Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa i widzowie, zaczynam ten odcinek niezbyt szczęśliwy, ponieważ w poprzednim odcinku odkryliśmy, że Dave jest X-em, albo przynajmniej ma z nim coś wspólnego, ponieważ ewidentnie zamiast oczu miał X-a. Przychodzę tutaj do mojego miejsca, do mojego tak naprawdę, jak to się nazywa, mogę to nazwać moim biurem, no i jak tutaj można zobaczyć ogólnie w tym miejscu, widzimy, że z Dave'em coś jest nie tak, że zamiast oczu miał X-y. Zanim poszliśmy na Jetowice, gdzie zobaczyliśmy takiego X-a na ziemi, gdzie zobaczyliśmy dalej Dave'a, który dalej stoi i gdzieś się tam patrzy. Znaleźliśmy jakiś tron i widzieliśmy Dave'a, który odlatuje, ale słuchajcie, ja obejrzałem sobie mój film jeszcze raz i zauważyłem, że jest wiele rzeczy na Jetowicach, których nie zauważyłem. I to jest niesamowite, jak ja mogłem na to nie zwrócić uwagi. Nie wiem, jak to się stało, ale jest tam tyle zmian, które mówią o tym, że te Jetowice już nie są Jetowicami, tylko że to jest miasto X-a. Ja tego nie zauważyłem, to jest najważniejsza rzecz, którą mamy w całym naszym śledztwie i muszę to mieć koniecznie uwiecznione na aparacie. Więc dzisiaj musimy tam pójść koniecznie, zbadać całe Jetowice i dowiedzieć się, co tak naprawdę się tam kryje, ponieważ może się tam kryć naprawdę bardzo wiele rzeczy. Z tego, co widzę, mamy takie jakby nasze dane na aktualne. Ja jestem ciekaw, czy znajdę gdzieś na Jetowicach tą twarz. Jeżeli znajdę tam gdzieś tą twarz, no to będzie ciekawie, nie będę ukrywać, będzie ciekawie. W każdym razie widzowie, na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco, a my wychodzimy z mojego domku i lecimy w stronę Jetowic, ponieważ tam musimy tam pójść, koniecznie musimy tam pójść, zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Dobra, mamy elytrę, lecimy. Lecimy bez zastanowienia w stronę Jetowic, jest dzień, więc możemy się czuć póki co spokojni. Ja wiem, że mamy tam, pamiętam, że jest wejście moje tajne, ale póki co musimy zrobić zdjęcie Jetowic, jak wyglądają. Patrzcie, pierwsza rzecz, widzicie to? Ja nie zauważyłem tego posągu. Ja nie zauważyłem, że całe Jetowice zmieniły się tak naprawdę na miasto X-a. I to już nie ma nic wspólnego z Jetowicami. Co mnie zmyliło? Zmyliło mnie to, że pamiętam, że kiedyś te Jetowice były już czerwone, ponieważ tutaj chyba wtedy Lucyfer zaczął coś kombinować, albo... Albo Palionka? Nie pamiętam, już mi się to wszystko myli, już nie pamiętam kto, co sprawił, że tutaj było, ale wiem, że to już kiedyś te Jetowice zamieniły się w takie czerwone i dlatego ja myślałem, że one po prostu się nigdy nie odmieniły, a tu się okazuje, że one się zmieniły, a teraz to z powrotem wróciło do tego, co było wcześniej, więc słuchajcie, pierwsze co, musimy zrobić sobie zdjęcie tego posąga. Więc robimy zdjęcie, pyk, pierwszy dowód. Kolejny dowód to są takie X-y, których tutaj zdecydowanie nie było, trzeba zrobić również im zdjęcie. Ten bałwan właśnie... Ja go budowałem, pamiętam, że on kiedyś też był właśnie czerwony, podobnie, i dlatego to mi wszystko zmyliło, ale dobra, zróbmy, wiecie co, musimy zrobić takie zdjęcie Jetowic, żeby było całe widać, więc stawimy sobie może tutaj. To jest chyba dobre miejsce na zdjęcie. Robimy tak, jakiś kadr, pyk. Mamy całe Jetowice uwzględnione, dobra, git. Teraz tak, tam jest X, jak widzicie. I całe Jetowice ogólnie aż krzyczą o to, że po prostu zostały przejęte przez X-a. I jestem bardzo ciekaw, jak to tutaj wszystko wygląda. Studio muzyczne, totalnie nie wiem, co to jest za miejsce. Ale okej, okay, zejdźmy na dół. Okej, okay. Czemu tu jestem ja? Co to było? Słyszeliście to? Tu jest coś ukryte? Ja słyszałem takie uderzenia. Jestem pewien, że coś tu uderzało, tylko nie wiem jeszcze co. Nie wiem, o co tu chodzi. Osoba, która najmniej lubi Spalionowa. O Boże, to jest taki quiz, jak jest zrobiony. Dobra, nieważne, nieważne. Nie robię tego, bo to nie jest widocznie ważne. Wychodzimy stąd i teraz tak. Tu gdzieś były jakieś uderzenia. Ja nie wiem, o co chodzi, ale słyszałem ewidentnie, że coś się działo od niedobrego. Teraz tak, musimy zrobić zdjęcie tego domku, bo to jest bardzo ważne. Tam jest X nad tym. Więc mamy kolejny dowód. Schowajmy sobie wszystkie dowody może do naszego albumu. I dobra, wchodzimy do środka. Czy wchodzi do środka? Ja wiem, że tam na dole było wiele rzeczy. Tam jest też X jakby zrobiony. Widzicie? Tak jakby to był niedokończony X. Ej, dobra, tu zaczynają być całkiem ciekawe rzeczy. Wiecie co? Pójdźmy sobie... Ej, co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Wpadłem w pułapkę! O jeny. Dobra, prawie bym zamarł tutaj. Dobra, tu jakieś pułapki są porobione. Wyjdźmy na górę tej wieży. Jestem ciekaw, czy na górze coś znajdziemy ciekawego, czy będzie coś, co byśmy tutaj mogli jakoś wykorzystać. Ale na pewno jak nie, to zrobimy sobie lepsze zdjęcia z góry, jeżeli już się na nią dostaniemy. Więc szybko, pyk, pyk, tu. Dobra, długo jeszcze? To jest takie długie? O, tu jest skrzynka, dobra, pusta. Okej, jesteśmy na górze. Tu jest skrzynka. Jest książka. Hasło do konta na YouTube, e-mail. Siema, byłem tam. Ej, to jest chyba jakieś stare. To jest chyba jakieś stare. To jest chyba jakieś stare, bo tam w ogóle są gwiazdki, a tam chyba powinno być coś innego, żeby można było mówić o haśle. Więc póki co to chyba, że to jest jakoś zaszyfrowane. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest stare. Tak mi się kojarzy. Dobra, i teraz tak. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z góry. Mamy jednego X-a, mamy drugiego X-a, mamy trzeciego X-a. Zróbmy w takim razie zdjęcie tym trzem X-om, żebyśmy mieli z góry pokazane wszystkie X-y, które są tutaj ulokowane.
Dobra, i teraz tak, czekajcie, czy ja tam mam jakoś jak przejść, albo tu przez szybę zerknijmy. Dobra, tutaj nie widzę nic takiego, co by było podejrzane. Trzeba sprawdzić to miejsce. Tam jest czerwone coś w środku, może tam coś być ważnego, więc szybko tam sobie polećmy. Łup, lądujemy sobie. Ten posąg mnie bardzo dziwi. Wiecie, dlaczego ja nie zwróciłem uwagi na ten posąg? Bo on i tak był biały. Tu wcześniej był posąg Yetiego. A teraz... Okej! Okay. Mamy minkę. A właśnie, jeszcze nie sprawdzałem, czy jest tutaj poukrywana gdzieś ta minka, ta inna taka, wiecie, o której mówię. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczmy, czy tu coś jest. Tu jest jakiś A. Nie wiem, o co chodzi. Schodzimy na dół i czy tutaj coś jest? Halo, halo. Przejdźmy tędy. Dobra, dokąd to prowadzi? Dobra, tu można wyjść gdzieś. Dobra, nie wiem totalnie, gdzie wyjdziemy, szczerze przyznam. Ale sprawdźmy to. No, długo? Aha, w skinie jesteśmy. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dostaliśmy się do skina. To też jest bardzo ważne. Sprawdźmy to miejsce w takim razie. Czy coś się tutaj kryje, czy nie? Czy może to jest po prostu zwykły skin, a może nie. Tu dalej widzę śnieg pozostał po tym, jak to był posąg Yetiego. Dobra, tu są X-y. Prawie się co musimy sprawdzić to miejsce na Noctowizji. Czy coś tu się kryje? Nie wygląda na to, żeby coś tutaj było podejrzanego. Tu można zejść, to nic nie ma. Teraz sprawdźmy ten posąg cały, tak się rozglądajmy tutaj. Dobra, tu jest jakaś tabliczka. Wyroj Yetiego, dobra, to jest stare już w takim razie. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, posąg jest czysty, posąg jest czysty. Dobra, teraz jak ja stąd mam wyjść? Dobra, wyjdźmy po prostu w ten sposób. Znowu to słyszałem. Znowu coś tutaj strzeliło. No ewidentnie, widzowie. Jestem pewien, że coś tutaj uderzyło. Coś tu jest. Ktoś tutaj jest. No ewidentnie słyszę tutaj stuki różne. Czy słyszałem kroki po lewej? Czekajcie, muszę sobie podgłośnić Minecrafta. Dobra. Dobra, czekajcie, muszę ustawić sobie... A bo czekajcie, może tu jest X. Może trzeba patrzeć na tym. Dobra. Halo, halo. Czy jest... Czy ktoś tu jest? Halo? Dobra, tu jest zejście na dół. Ja nie mogę, to zejście wygląda strasznie niż zazwyczaj, nie? Ja nie wiem. Kto tu przyleciał? Kto tu przyleciał? Kto to był? Kto to był? Kto to był? Ktoś przyleciał! Ktoś przyleciał! Kogoś tu widziałem! Kogoś tu widziałem! Ktoś tutaj przyleciał! Nie wiem, kto to był. Nie zdążyłem zauważyć, kto to był. Nie zdążyłem zrobić zdjęcia. No nie. No nie, 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 nie. Dobra, to jest niebezpieczne miejsce. To jest niebezpieczne. Dobra, schodzimy na dół. Schodzimy na dół chyba. Muszę to sprawdzić. Muszę sprawdzić to miejsce. Schodzimy. Yeti wyszedł z gry. Czy to Yeti tutaj był? Dobra, ej, to się zaczyna być mocno podejrzane, co tutaj się wyprawia. Schodzimy na dół w takim razie. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Bo jest... Zaczyna być niemiło. Niemiło zaczyna być. Dobra, tu. Sprawdźmy to miejsce. Halo? Dobra, tu nic nie ma. Tu też nie. Dobra, schodzimy jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Dobra. Dobra, tu nic... Okej, tutaj coś jest, ale to jest chyba stare jakieś. Dobra, to jest chyba stare. Zrobiłem zdjęcie drzwi. No nie, nie chciałem tego robić. Dobra, to jest zdjęcie na wywalenie. Dobra, tutaj, okej. Dobra, tutaj wydaje się, że nic nie ma takiego, co by było znaczącego. Dobra, przejdźmy to szybko tutaj ze wszystkie miejsca. Wygląda to w sumie tak, jak to wyglądało. Dobra, tu jest jakaś sala do tańczenia, nie wiem, o co chodzi. Ale wygląda to... Trochę tak, jakby to się nic nie zmieniło. Czekajcie, wiecie, co musimy sprawdzić? Musimy sprawdzić tutaj na dół, zejść. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj ja kiedyś byłem więziony przez Yetiego. Musimy to sprawdzić, to miejsce. Bo to... Dobra, tu widzę, że tu się nic nie zmieniło, bo to jest dalej ten lód. Ale dobra, sprawdzajmy to wszystko na tej Noctowizji. To jest jednak ważne, żeby na tym to sprawdzać. Dobra. Przejdźmy tutaj. Okej. Okay. Nie, no tu się nic nie zmieniło z tego, co widzę. Tu jest wszystko tak, jak było. Tu jest zombie, dobra. Załatwmy go w takim razie na szybko, żeby mi tutaj nie przeszkadzał. Dobra, pyk. Raz, dwa. Dobra, pająk też chcesz dostać na dziurę. Dobra, chodź tu. Dobra, gdzie? Oj, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, co tu się pali? Tam jest jakieś zdjęcie! Czekajcie, tu jest jakieś zdjęcie. Tu jest jakieś zdjęcie. Czemu tu tak dużo mobów słyszę? O co chodzi? Co to jest? To jest zdjęcie? Nie! Nie! O nie. Zabrałem to zdjęcie, mam je tutaj. Czy ja je powinienem zabrać? Czekajcie, zróbmy tak. Zróbmy zdjęcie tego.
Nie chcę na Noctowizji, chcę normalnie zrobić zdjęcie. Dobra, tu, tylko tu mam strasznie mało światła, wiecie co? Musimy ogarnąć sobie światło jakieś. Światło, 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 szybko, szybko, szybko. W drugą rękę bierzemy ten aparat. Stajemy teraz jak najbliżej, żeby mieć jak najlepsze światło. I robimy zdjęcie. Ale ja chyba to zdjęcie zabiorę też jako dowód rzeczowy. Biorę to zdjęcie jako dowód rzeczowy. Biorę je, biorę je. Dobra, nie wiem co tu się wyprawia. Ale nie jest dobrze, nie jest dobrze. Tu są jakieś tabliczki, będziesz już wkrótce. Tak, trzymaj. O co? To jest kolejne zdjęcie. Czekajcie, co to jest? O nie, to jest X. To jest X, to jest X, ewidentnie to jest X. Robimy tego zdjęcie, ale tego zdjęcia już nie biorę. Go nie chcę. A czekajcie, on jest w Noctowizji. Co się stanie, jak ja na Noctowizję spojrzę w Nie! Jak na zdjęcie w Noctowizji spojrzymy Noctowizją, ono nabiera normalnych barw. No nie! Robimy zdjęcie tego. Robimy zdjęcie. Robimy zdjęcie. Dobra, wychodzę stąd, wychodzę. Odkładam to tutaj, żeby nikt nie zauważył. No, że tak zabrałem zdjęcie, to i tak każdy zauważy. O nie, źle postawiłem. Wychodzimy. O nie, rozwaliłem to. Dobra, ja tu słyszę ciągle, że tu coś tupta. Strasznie dużo tych mobów tutaj jest. Ale ja ich nie widzę, to jest najgorsze. Nie wiem, gdzie one są totalnie. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy. Już nie chcę tutaj być. Dobra, odkryliśmy, że Palion również zamienił się, że ma te X-y na twarzy. Nie wiem totalnie, o co chodzi i dlaczego tak się dzieje. Dlaczego każdy po kolei teraz zamienia się w tego X-a. Ja nie wiem, co się wyprawia. Dlaczego takie rzeczy się tutaj dzieją? To jest nienormalne, to jest niepoważne. Dobra, wychodzimy na górę, wychodzimy na górę, wychodzimy. Szybka akcja, szybko tu. Tu, do prawa, tu, szybko wychodzę jak najszybciej. Mogę sobie uciekać tym tunelem. To by sobie było bezpieczniejsze. Nie, 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 ja muszę się schować. Ja muszę się schować, muszę być gdzieś bezpieczny, bo to jest przecież niepoważne, co tu się wyprawia. Czuję, że tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje na Palionowie, szczerze wam przyznam. No bo jest jakiś X, nagle zaczynają się wszyscy zmieniać tego X-a, znaczy wszyscy, no w sumie to już Dave i Palion, więc to już. Słyszałem fajerwerkę. Zrobiłem zdjęcie. Nie wiem kto to. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, kto to jest, ale mamy zdjęcie osoby, która tutaj była. Mamy zdjęcie osoby, która odleciała stąd. Odleciał. Nie widzę go. Straciłem go z zasięgu. Dobra, nie wiem, kto to był. Nie wiem, kto to był totalnie. Lecimy z powrotem na Palionowo w takim razie. Lećmy bokiem, tak, żeby jak najszybciej się dostać. Ej, dobra, co tu się wyprawia? Ja nie spodziewałem się, że jak ja przylecę na Jetowicę, to ja takie rzeczy będę odkrywać. Jasny gwint. Jeszcze tam się ktoś kręcił bez przerwy. Nie, dobra, chowamy się. Ja nie wiem, czy ja nie przeniosę całego mojego miejsca rozkmin do drzewa. Musimy to przenieść do drzewa, tak mi się wydaje. Drzewo, co prawda to jest drzewo szefów i tam Dave też ma dostęp, ale... ale mój dom, nie chciałbym, żeby był tak narażony na to wszystko. Wiecie, mój dom mogą w każdej chwili przetrzepać, wiedzą, gdzie mieszkam. A jednak drzewo, jak tam w podziemiach coś zrobił, tak naprawdę wie o tym tylko Dave. Nie wiem gdzie mogę, muszę to miejsce gdzieś przenieść, nie możemy być tutaj, bo to jest zbyt otwarte, wiecie, tutaj każdy może przyjść, ale mamy masę rzeczy, które musimy tutaj uzupełnić, a więc tak, co tu musimy dać, tu, dajemy to są jetowice tutaj, które mamy zdjęcie takie, to jest zdjęcie Paliona, ojej, to jest bardzo poważne zdjęcie, to jest bardzo poważna rzecz, którą musimy dać tutaj, to jest jedna rzecz, druga, to jest zdjęcie X-a, które zrobiliśmy, to jest zdjęcie drzwi, które jest do wywalenia, tak samo to jest chyba do wywalenia, więc tu mamy taki fajny kosz. To jest zdjęcie X-a również, dobra, tu mamy dwa jakby te same zdjęcia, tylko jedno z Noctowizji, drugie nie. Tu mam, aha, to jest oryginalne, a ja tu mam kopię. Dobra, i to jest też zdjęcie, co znaleźliśmy, a jeszcze mieliśmy w albumie coś. Więc bierzemy to z albumu i teraz tak, robimy szybką akcję, szybka akcja tych zdjęć, przeanalizujmy. Tu mamy X-a, dobra, musimy dać tutaj te zdjęcia wszystkie. To nie, to jest stare, co to jest za stare zdjęcie? To powinno być tu, dajmy tutaj, dobra, tu mamy to. Mamy to i mamy to. Dobra. Ja nie wiem. To, co się dzisiaj wydarzyło, to totalnie rozwala mi umysł.